Dobry wieczór, witam serdecznie. Moim gościem jest profesor Jerzy Hausner. Dobry wieczór, panie profesorze. Już witaliśmy się, można powiedzieć, przynajmniej władze w Warszawie już chciały się witać z tą taką solidną, dobrą brukselską gęsią, czyli z pieniędzmi z KPO. Wygląda na to, że ta perspektywa się oddala. Dlaczego pieniądze z KPO, dlaczego fundusze unijne są ważnym tematem i mogą wpływać na to, ile każdy z nas w portfelu ma i jak wygląda jego najbliższe otoczenie? Na ile to jest realny problem, a na ile to jest trochę pieniędzy w to czy w tamtą? To jest bardzo poważna suma, ale nie to jest najważniejsze, jak poważne są te pieniądze, jak jest ich dużo. Ważne jest to, że one w tej chwili zadziałają przynajmniej w trzech zasadniczych płaszczyznach. Płaszczyzna pierwsza, która wystąpi od razu, to jest płaszczyzna reakcji pozytywnej na umacnianie złotego w momencie, gdy te środki zostaną uruchomione. Czyli złoty by się wzmocnił. Jeżeli tak, złoty byśmy by się mieli... wzmocnił. Okej. Okay. A to by oznaczało, że inflacja by spadła? No nie od razu, ale wzmocnienie złotego jest tutaj ważnym elementem, ponieważ to jest jedno z poważnych zagrożeń. Dlatego, że osłabienie złotego, jego chwiejność powoduje między innymi to, że skala długu rośnie i rośnie także w konsekwencji koszty obsługi długu. Rosnące koszty obsługi długu, my po prostu więcej płacimy za to, żeby móc finansować nasze potrzeby budżetowe. Tak, to znaczy większa część budżetu idzie na obsługiwanie długu, a mniej na wydatki bieżące. To proste. Teraz, więc tu mamy korzyść, przy czym ta korzyść będzie podwójna, bo po pierwsze uwiarygadnia państwo nasze, po drugie w momencie, gdy te pieniądze wpłynęłyby do Polski, będą wymieniane na złotówki, to także umocni złotego. Po drugie, te pieniądze są potrzebne, żeby uruchomić program inwestycyjny. Nie chodzi mi tylko o inwestycje publiczne, o nie na pewno w pierwszej kolejności, ale ważne są też te działania inwestycyjne państwa, które służyłyby uruchomieniu inwestycji prywatnych, inwestycji przedsiębiorstw. A my mamy poważny problem z inwestycjami. Wskaźnik inwestycji jest niski. Dlaczego to jest zła informacja? Dlaczego my się powinniśmy tym przejmować? Co to oznacza, poza tym, że przedsiębiorcom może brakować w przyszłości zysków, a państwo jakichś dużych inwestycji nie realizuje? Bo nie mamy żadnej innej dźwigni, która miałaby służyć podtrzymywaniu wzrostu. No bo jeśli z powodu inflacji nie będziemy mogli, a jeśli będziemy dalej tak działali, jak działaliśmy dotychczas, to będziemy mieli wyższą inflację i konsekwencje negatywne tego, co już czujemy przecież. Więc alternatywnym sposobem podtrzymywania wzrostu jest po prostu inwestycje, które będą służyły podnoszeniu sprawności gospodarowania, produktywności, wykorzystywania własnych zasobów. A trzecia rzecz, no przecież nam grozi bardzo poważna zapaść budownictwa. No widać, co się dzieje w budownictwie mieszkaniowym w momencie, kiedy tak bardzo osłabła emisja kredytu hipotecznego i ona się nie odbuduje szybko, ale po drugie także stoi pozostała część budownictwa. Więc jeśli chcemy uniknąć kryzysu, to w ważnym sektorze naszej gospodarki. Bardzo poważny kryzys w budownictwie. Co to znaczy? Tak, recesja. To znaczy recesja, to znaczy spadek produkcji budowlanej, co oznacza oczywiście, że przedsiębiorstwa będą zatrudniały mniej osób. Oczywiście one zawsze miały problem z zatrudnianiem, brakowało siły roboczej, ale to jest poważny problem, dlatego dla że bardzo wielu jest ważnym dziedziną. Panie profesorze, dla bardzo wielu z naszych słuchaczy to, co pan mówi, to jest bardzo konkretna i niepokojąca informacja dla wszystkich, którzy pracują dookoła usług budowlanych, którzy pracują na budowach, którzy pracują przy wykańczaniu, którzy sprzedają materiały wykończeniowe, którzy sprzedają materiały budowlane, którzy przewożą te materiały budowlane. Na ile to jest realna perspektywa i na ile ona jest bliska? Ja się o to pytam, dlatego że jest pan też kolejną osobą, która zaczyna coraz głośniej mówić o tym, że rysuje się jakiś poważny problem przed nami. Znaczy, wie pan, pół roku temu mówiłbym, że rysuje się problem. Teraz ten problem już występuje. I on występuje właśnie także w otoczeniu budownictwa, więc nie chodzi o samą produkcję budowlaną. I problem będzie polegał na tym, że popyt budowlany będzie po prostu zbyt niski,
A w związku z tym nie będziemy mieli i dochodów, i pracy z tą dziedziną gospodarki związanej. Tylko to jest taka pętla, z której trudno się jest wyplątać, bo nie ma specjalnie perspektyw na to, żeby ruszył rynek kredytowy. I co więcej, chyba nie ma chęci do tego, żeby ten rynek rozkręcać, no bo musiałoby to oznaczać obniżki stóp procentowych, czy też jakieś stymulowanie gospodarki za pomocą dodatkowych pieniędzy. Stąd, jak rozumiem, konieczne te pieniądze inwestycyjne. No, ich nie ma. Tak, to jest jedyne źródło, bo nie możemy liczyć na to, że zostaną uruchomione w większej skali niż dotychczas, a raczej słabną inwestycje samorządowe, bo sytuacja finansowa samorządów jest dramatycznie trudna. Nie można liczyć na to, że przedsiębiorstwa będą inwestowały, bo jest wiele innych przeszkód, nawet jeśli mają wyniki finansowe, to poziom niepewności w polskiej gospodarce powoduje, że one mają awersję inwestycyjną. Musiałyby zobaczyć proces uruchamiania inwestycji publicznych, który będzie poprawiał ich warunki gospodarowania. Więc jedynym źródłem, które możemy w tej chwili realnie uruchomić w tej dziedzinie, są środki unijne, środki z KPO, zarówno te grantowe, jak i te pożyczkowe, bo pożyczanie tych pieniędzy będzie na znacznie korzystniejszych warunkach, niż gdyśmy pożyczali te pieniądze. Co to znaczy, pożyczanie pieniędzy dzięki Brukseli ma być na korzystniejszych warunkach? Dlatego, że oprocentowanie pożyczy, bo KPO składa się z dwóch części. Części grantowej, czyli darowanej, i części pożyczkowej. Państwo nie musi z niego skorzystać, ale jeśli będzie chciało uruchomić inwestycje, to lepiej zaciągnąć ten kredyt nisko oprocentowanej, relatywnie nisko oprocentowanej pożyczki, niż brać na rynkach finansowych znacznie wyższym procentem. Brak jest zgody w Zjednoczonej Prawicy co do tego porozumienia z Brukselą, dlatego że wielu jej polityków, i to nie tylko z Solidarnej Polski, mówi, że warunki, które dyktuje nam Bruksela, które mają rozwiązać ten problem, one doprowadzą do anarchii i paraliżu wymiaru sprawiedliwości, bo będzie można z urzędu podważać status sędziego. To by oznaczało, że w nieskończoność mogłyby się przedłużać procesy. Wielu polskich przedsiębiorców traktuje pójście do sądu, domaganie się sprawiedliwości, jako koszmar. Wielu Polaków ma takie poczucie, że do tego sądu w zasadzie nie ma po co iść, bo się tylko czeka. No może jest też w ten sposób, że Bruksela przesadza, naciskając na władzę. Przecież Zjednoczona Prawica parokrotnie wygrała wybory, idąc przez cały czas tym programem reform wymiaru sprawiedliwości. Nie ma pan poczucia, że to ze strony Unii jest niepotrzebny szantaż? Oczywiście, że nie mam takiego poczucia. Przecież pan przed chwilą opisywał rzeczywisty stan sądownictwa w Polsce po 7 latach dokonywania reform sądownictwa. Już nie będę cytował Mateusza Morawieckiego, tak? Bo o dziwo tym razem się z nim zgadzam, tak? Że mamy stan pół zapaści, ja bym powiedział więcej. Mamy de facto anarchię i zdestabilizowanie systemu sądownictwa. To mamy. Natomiast to, co próbuje uzgodnić rząd z Komisją Europejską, ma ustabilizować tą sytuację, między innymi określić, jaka ścieżka testu wiarygodności sędziego, co jest niezbędnie konieczne, jest dopuszczalne. Ja nie chcę dyskutować o rozwiązaniach, nie jestem prawnikiem i mam średnią. Ale o wiarygodności, panie profesorze, porozmawiamy. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, zostajemy na antenie RMF 24 w naszych mediach społecznościowych. A naszym gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest profesor Jerzy Hausner. Panie profesorze, powiedziałem o wiarygodności. Zespół pracujący pod pana kierownictwem przygotował taki indeks, który pokazuje, jak wiarygodna jest Polska. W ostatnim odczycie widać wyraźny spadek. Pracujecie nad kolejną odsłoną tego rankingu. Dlaczego ta wiarygodność jest istotna i co ona oznacza też z punktu widzenia słuchaczy radia, ich codzienności? To nie jest ranking. My porównywaliśmy sami siebie, czyli patrzyliśmy, jak sytuacja się zmienia w czasie. Chcemy w drugiej edycji zrobić porównanie dla trzech innych krajów, czyli porównać Polskę z Czechami, Węgrami i Słowacją, bo to jest nasza grupa rówieśnicza. To jest ten najbardziej naturalne środowisko, z którym się powinniśmy porównywać. Ale tego na razie nie zrobiliśmy, tylko fragmentarycznie pokazywaliśmy podobne wskaźniki, które w
przypadku Węgier są tak samo złe, a w przypadku Słowacji i Czech lepsze niż tych naszych dwóch krajów. Otóż wiarygodność przenoszona jest, niska wiarygodność, na koszty prowadzenia działalności gospodarczej i koszty funkcjonowania gospodarstw domowych. To znaczy, mówiąc wprost, jeśli wiarygodność ekonomiczna państwa jest niska, to wszyscy za to płacimy. Oczywiście w bardzo różny sposób, bo jednym z problemów, o czym często przecież mówimy, jest to, że przy niskiej wiarygodności ekonomicznej państwa ci, którzy są naszymi wierzycielami, żądają wyższych premii za pożyczanie nam pieniędzy, a musimy pożyczać pieniądze, dlatego że jesteśmy tak bardzo zadłużeni, że nie jesteśmy w stanie spłacać tych długów, w związku z tym ten dług się powiększa i w związku z tym musimy pożyczać pieniądze, żeby spłacać stare długi i zaciągamy nowe. A koszt zaciągnięcia jest wyższy, jak wiarygodność jest niska. Czy nam, panie profesorze, grozi niewypłacalność? Czy nam, państwu polskiemu, grozi problem z płynnością, z potencjalnym bankructwem? Jesteśmy od tego dalecy. To chcę wyraźnie powiedzieć, że wszelkie opinie mówiące o tym, że możemy skończyć jak Grecja, są absolutnie nieuzasadnione. Ja nie mówię, że nie wolno takich myśli dopuszczać do siebie. Nie w tym rzecz. Ja tylko mówię, że gdy popatrzymy realnie na tę sytuację, z jaką mamy, także na nie najlepsze prognozy i perspektywy, to nic nie wskazuje na to, że musimy doprowadzić naszą gospodarkę do stanu niewypłacalności. Ja nie widzę uzasadnienia dla posługiwania się tym zagrożeniem. Takiego zagrożenia w tej chwili nie ma, co nie znaczy, że nie ma problemu, tylko pomiędzy sytuacją poważnego problemu a katastrofy jest cała przestrzeń do działania i właśnie rzecz w tym, żeby podejmować działania, które nas osłabią zagrożenie. A co powinniśmy zrobić, żeby te zagrożenia, przed którymi stoimy, osłabić? No między innymi dogadać się wreszcie z Komisją Europejską i uruchomić KPO, uruchomić też te bieżące budżetowe finansowanie. To jest bardzo potrzebne. Po drugie, no powinien jednak wyraźnie być przedstawiony plan naprawy finansów publicznych. A one wymagają naprawy? Wymagają stabilizowania. Ekonomiści używają słowa konsolidacja, ale ponieważ nie używam tego słowa, bo nie dla każdego słuchacza to słowo może być w pełni zrozumiałe, więc powiem ustabilizowania. No jeśli masz rosnący dług, jeśli masz bieżąco wysoki deficyt, no to możemy popatrzeć na nasze portfele, na naszą sytuację gospodarstw domowych. No nieraz się zdarza, że nagle okazuje się, że mamy takie i takie zobowiązania, a nie wiemy skąd wziąć, żeby to zobowiązanie spłacić. Najgorsze to jest zaciągnąć jeszcze bardziej oprocentowany dług, a korzystne to jest znaleźć źródła dodatkowe, nawet jeśli one są przejściowe, żeby spłacić swoje zobowiązania. No, każdy z nas my jesteśmy trochę w takiej sytuacji, jak człowieka, który wertuje swoje karty kredytowe w portfelu i idzie z tą kartą... No i patrzę, tu mam zadłużenie takie, tu mam takie, termin taki, skąd wezmę i tak dalej. No dobrze, to myślę, zadzwonię do szwagra, zadzwonię tutaj i tak dalej. Albo upomnę się, żeby mi wypłacono należne wynagrodzenie, albo zapytam, czy nie ma dodatkowej pracy. No każdy z nas ma tę samą sytuację w maleńkiej skali, ludzkiej skali, a to jest skala nas wszystkich. A z jakich wydatków my moglibyśmy zrezygnować, czy raczej gdzie moglibyśmy podnieść przychody, gdzie moglibyśmy wzmocnić finanse? Znaczy, problem w tej chwili naszej gospodarki, który uważam za ważny, jest taki, że to, co się miało, tak jest, ja po raz pierwszy zresztą je u pana wypowiem. Ja uważam, że to, co się miało stać w zakresie inflacji, się stało. Ja nie twierdzę, że inflacja zacznie spadać. Raczej twierdzę, że poziom inflacji będzie nadal bardzo wysoki, zdecydowanie za wysoki, ale w miarę ustabilizowany. Nawet jeśli przekroczymy 20% inflacji, nie widzę perspektywy, że ta inflacja będzie gwałtownie rosnąć, tym bardziej, że widać wyraźnie, że działania po stronie krajów wysoko rozwiniętych, te działania dezinflacyjne, są coraz bardziej skuteczne, w związku z tym presja zewnętrzna będzie mniejsza, będziemy łatwiej sobie mogli poradzić z naszymi wewnętrznymi problemami. Problem przesuwa się w inny punkt. Problem przesuwa się w kierunku groźby recesji. To znaczy, że dzisiaj spowolnienie gospodarcze, niska dynamika wzrostu, a w związku z tym także pojawienie się problemu deficytu budżetowego ze względu na słabnięcie bazy podatkowej i wpływów podatkowych staje się coraz bardziej ważkim problemem. W związku z tym to, co miało być zrobione i nie zrobiono w zakresie polityki
pieniężnej nie oznacza, że nic nie należy robić, ale dzisiaj rozwiązaniem nie może być myślenie, że podnosimy stopy procentowe. Nie ma takiego zasadniczo powodu, więc nie chodzi mi o jakąkolwiek korektę, ale o zasadniczą linię. Natomiast dzisiaj zasadniczym powodem jest zastanowienie się, co mamy zrobić, żeby uruchomić inwestycje. Co mamy zrobić, żeby uruchomić dźwignię wzrostu gospodarczego, które jeśli nie ma być to popyt konsumpcyjny, są tylko dwie. Znacznie wyższy eksport niż import oraz wzrost produktywności w następstwie innowacyjnych, prokonkurencyjnych innowacji. Nie ma innego. I do jednej i do drugiej rzeczy trzeba inwestycji, ale panie profesorze, ja wrócę do tego, co pan powiedział o inflacji, bo to są bardzo ważne słowa i chciałem się upewnić. Teraz jako byłego członka Rady Polityki Pieniężnej pytam się pana, to znaczy, że nie ma potrzeby dalszego podnoszenia stóp procentowych w Polsce? Znaczy ja uważam, że to, co należało zrobić wcześniej, zrobiono za później, niewystarczająco, ale teraz nie widzę takiego bardzo mocnego uzasadnienia. Powtarzam, problem został przeniesiony w inną sferę. Dzisiaj coraz poważniejszym problemem, będziemy to widzieć w kolejnych odczytach miesięcznych, będzie spadek dynamiki produkcji. A w związku z tym, oczywiście można sobie powiedzieć, będziemy nadal pobudzali popyt wydatkami socjalnymi i wydatkami bieżącymi, ale to oznacza, że inflacja nie ustabilizuje się. W związku z tym jedynym alternatywnym rozwiązaniem jest zastanowienie się, jak ustabilizować warunki gospodarowania i uruchomić dźwignie, które będą prowadziły do wzrostu gospodarczego, do odbudowy wzrostu gospodarczego. Bo my teraz jesteśmy na ścieżce schodzącej, chcę to wyraźnie powiedzieć. Panie profesorze, ale jeżeli będziemy mieli przed sobą kolejne miesiące, w których będzie podtrzymywany popyt, czyli będzie dostarczana paliwo ludziom, żeby kupowali. Jednocześnie inflacja będzie relatywnie wysoka, no bo i to będzie podtrzymywało inflację. Nie będzie jednocześnie impulsów takich inwestycyjnych, to wejdziemy w taką sytuację, w której przy wysokiej inflacji będziemy mieli sytuację recesyjną. No i to brzmi... My taką sytuację mamy, proszę pana. Taką sytuację w tej chwili. Jest sytuacja stagnacyjna, żeby było jasne. W tej chwili nawet prezes Narodowego Banku Polskiego ze swoją spokojną, pozornie twarzą nam tłumaczy, że będziemy mieli zerową dynamikę wzrostu, średnioroczną dynamikę wzrostu w przyszłym roku. Proszę pana, jeśli my mieliśmy rok temu prawie 8% wzrostu gospodarczego, a w ciągu półtora roku schodzimy do zera, to jest dramatyczny spadek i dramatyczne zakłócenie gospodarki w sferze realnej, nie w sferze finansów. To jest dramatyczne. To jest tak, jakby pan jechał super szybkim samochodem i nagle pan z takich czy innych powodów został zmuszony do gwałtownego hamowania. Wiadomo, że mogą pojawić się poważne, negatywne konsekwencje i zagrożenia. Co to znaczy poważne, negatywne konsekwencje? To znaczy, że dzisiaj będziemy obserwowali, po pierwsze, i to już wyraźnie widać, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw będzie się szybko pogarszała. Nie będą one mogły przerzucać swoich rosnących kosztów, a te koszty rosną z ceny swoich produktów, bo nie będzie wystarczającego popytu konsumpcyjnego, chyba że chcemy dalej stymulować inflację. No ale ja mówię o tym, że zakładam, że my tą inflację dzisiaj stabilizujemy. Ja nie wiem, co się stanie w roku wyborczym. No, w tych 10 miesiącach można obawiać się, że być może jakieś wielkie kolejne posunięcia, ale ja myślę, że ich nie będzie, bo coraz więcej ludzi w rządzie zdaje sobie sprawę. Powiedział pan o sytuacji przedsiębiorców, ale ja rozumiem, że to jest bardzo jasny też komunikat dla pracowników też tych przedsiębiorstw. Tak, to znaczy, że przedsiębiorstwa zaczną zwalniać, będą musiały, jeśli nie będą zwalniać, podejmować działania ograniczające dynamikę wynagrodzeń. Chcę wyraźnie powiedzieć, nominalnie dynamika wynagrodzeń jest ciągle wysoka, ale dzisiaj realna siła tych wynagrodzeń wyraźnie spada. W sferze budżetowej dramatycznie spada, ale w przedsiębiorstwach też. Panie profesorze, my mamy też najświeższe dane o inflacji bazowej, czyli tej inflacji takiej trwałej, stałej. One nie niepokoją pana, ona jest silnie, wyraźnie dwucyfrowa. Tak, ale ona była już dwucyfrowa. Ten wzrost jest, powtarzam jeszcze raz, my jesteśmy ciągle na ścieżce inflacji rosnącej, ale siła tego wzrostu, ekonomiści nazywają to momentum, czyli no taką, trochę takim
fizycznym terminem posługują się, że inflacja ma to do siebie, że jest kumulatywnym. Jeśli widzimy, że następuje wolniejszy przyrost inflacji, to znaczy, że pojawiły się czynniki hamujące w samej gospodarce. A czym są te czynniki hamujące? No po prostu spadające możliwości sprzedaży produkcji przy wysokich kosztach i w związku z tym te czynniki hamujące automatycznie inflację pojawią się. Ale to nie znaczy, że ale inflacja... Ale to są bardzo bole... Bo te czynniki stabilizujące inflację to brzmi bardzo tak poważnie, no tak, ale z punktu widzenia ludzkiego to oznacza, że ludzie będą coraz mniej mogli kupować i będą coraz bardziej zaciskani. Oczywiście, bo ich dochody będą niższe. Czy w przypadku tych najbiedniejszych gospodarstw to oznacza oczywiście wejście w skalę ubóstwa. Pamiętajmy przy czym, że my nie mówimy o tych, którzy dzisiaj są w sferze ubóstwa, my mówimy o tych, którzy byli wyraźnie powyżej kreski, ale oni będą spychani. 1/3 gospodarstw będzie miała bardzo poważne problemy, by zaspokajać podstawowe potrzeby. To także będzie się ujawniało w tym, że będzie brak rynkowego popytu. Przy czym jeszcze raz, przestrzegam przed myśleniem, to znaczy, że damy ludziom pieniądze, no bo przedsiębiorstwa nie będą miały z czego płacić. Tak? Zresztą dzisiaj na przykład w sektorze budżetowym tych pieniędzy nie ma. Wynagrodzenia nauczycieli to 7%, a inflacja blisko 20%. Wie pan, to przecież musi się przenosić na to, że pojawią się automatyczne stabilizatory, tylko że te automatyczne stabilizatory inflacji to są takie ich stabilizatory, które oznaczają wpychanie ludzi w sferę ubóstwa i ich wpychanie gospodarki do recesji. Tak one działają. Panie profesorze, możemy powiedzieć coś pozytywnego słuchaczom na sam koniec? Obiecałem, że coś znajdziemy i tak szczerze mówiąc... Proszę pana, dla mnie pozytywne jest to, że wyraźnie widać, że po stronie decydentów rządowych pojawiła się mocna i zdecydowana refleksja co do tego, że stan gospodarki to nie jest stan wysokiego wzrostu i opowieści pana prezesa NBP, jak to silna jest polska gospodarka, a to stan kryzysu. Nawet Jarosław Kaczyński używa, jesteśmy w kryzysie. W związku z tym to jest pozytywna dla mnie obserwacja. Pytanie, czy z tego są wyprowadzone działania dotyczące programu radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Ja publicznie formułuję to, co trzeba robić. Nie do mnie należy uruchamianie tych działań, ja jestem tylko i wyłącznie ekspertem, obywatelem. Natomiast... Dogadać się z Brukselą, wzmacniać eksport, wzmacniać produktywność. Reorientację produktywnościową, konsolidować finanse publiczne, popatrzeć na wszystkie aktywa, niepracujące aktywa, które ciągle Skarb Państwa ma i trzyma je w bardzo różnych rękach, no i one powinny wejść do obrotu gospodarczego. Przecież ja tego nie potrafię w tej chwili policzyć. Kiedyś to z Mirosławem Gronickim liczyłem. Wtedy, kilkanaście lat temu, było to prawie 500 miliardów złotych aktywów nieczynnych. Co to znaczy? Są w takich przyczynach. No na przykład, jak pan popatrzy na te aktywa, które są w PKP, które są grunty w dużych, wielkich przykład. Organizacjach, grunty na przykład, tak? Chodzi o to, że te aktywa trzeba ubezpieczać, trzeba chronić, to kosztuje, natomiast one nie tworzą żadnego dochodu. W związku z tym trzeba zacząć myśleć wreszcie ekonomicznie, a nie politycznie. Profesor Jerzy Hausner, bardzo serdecznie dziękuję. Był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo za rozmowę.